Dziękuję. Coś wam powiem. Drop it. Orbox. Playing games. Dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku z serii Robin Hood Legenda Sherwood. W tym odcinku spróbujemy zakończyć sobie, to będzie prawdopodobnie ostatni odcinek. I zebraliśmy sobie, jeszcze w poprzednim odcinku, tak poza nagraniem, pozbierałem sobie kilka kończynek tu gdzie mogłem i zauważyli nas i tutaj wybiłem dwóch. Tutaj była kończynka, tutaj gdzieś była kończynka, chyba razem zebraliśmy, nawet nie pamiętam. Co my tu jeszcze mamy, tutaj zrobimy tak mapkę. Tu mam ziele lecznicze jakieś, dobra, to wszystko chyba raczej, ale... Ej, halo. Ale frajda! Niech się uleczy i my tutaj raczej... Z takiego blisko ona do góry będzie... Nic wam nie jest. Co potem? Wo, szybko. Raczej z łuku Marion tak nie będziemy korzystać, jak naprawdę nie ma z łuku dla mnie Robina. Nic do roboty? Nie rusza się. Chętnie. Widziałem cię. Kto? To raczej niemożliwe. No właśnie, i już nas atakują łukiem. Boisz się kobiety? Ej tam, co? Nie ruszać się. No chodź, słodziutki. Nie uciekaj, tchórzu. Poddaj się. Uważasz się ze mną walczyć? Nie w ten sposób. Męcząca sprawa. Lepiej. Nie mam pojęcia, jak to zrobić, żeby tych łuczników właśnie wyeliminować. Chyba spróbujemy z tego łuku śmiesznego. Ale frajda! Tu możemy. No. Żegnaj. Co to było? Czemu ty nie podchodzisz? Jest. No. Żegnaj. Nie robów. Nie ruszaj się. Łucznik po fachu. Nic już nie mam. Chowaj się. Cóż, zobaczymy się później. Zgłodniałem. Kto tam idzie? Naprawdę nie ma dla mnie nic do roboty. No już. No. Ważysz się ze mną walczyć? Nie. Do ataku! Spoczywaj w spokoju. Kto tam idzie? Zasmakuj tego. Ze mną walczyć? Jestem skupiony mocno, bo nie chcę, żeby to tak oberwała. Do ataku! No. Bandanie. Biedactwo. Tak, ale tak już jest, aha, gdy dokona się złego wyboru. Och, lepiej. Tu raczej chyba nie będziemy wchodzić, bo tutaj jest taka łopka. Pomocy! Wybacz, dobra. Ale nie pozostawiłeś mi wyboru. Naprawdę no jak nie my ma tutaj dla mnie chyba do tędy raczej. O właśnie, ale to są łucznicy, kusznicy i nie fajnie jest raczej. A już kusz poleciała. Nie ruszać się! Braciszku, może ty coś działaś? Ale co on robi? Zmykam do domu. Ej tam, nie ruszać się! Klęty owadzie! Pomożcie! Małym niż... Kto tam idzie? Ależ to stój, bo strzelam! Widziała, ej tam, nie ruszać się!
Wow, pomóż tutaj. Co? Ryszard, kurde, kto tam idzie? Bandyto! Widziałem cię! Naprawdę nie ma dla mnie nic do roboty? No i... Spoczywaj w spokoju. Zobaczysz. Oberwiesz. To boli! Do boju! Oj. Och, tym razem poszło najlepiej. Zmykam do domu. To boli! A masz. No jest dobrze. Oberwiesz. No jest to dobrze. Tym się. Razem mi poszło najlepiej. Jeszcze ci pokażę, zobaczysz. Oberwiesz. Wszystkie kończyki na dwóch jednych głupich strażników. No nie. Bo się nie chcę ruszyć. Głupi małpie. Oberwiesz. Nie wstyd ci wspierać zdrajcę? Do boju! To boli! Nie. Wybacz, ale nie pozostawiłeś mi wyboru. To boli! No, przecież... Nie rusza się, panowie. Nie, dobra, ja tu przejdę bez... No i witam z powrotem. Trochę tutaj wybiłem. Tutaj postarałem się. Niewiele mi to zajęło. Tędy nie chodzimy. Jajku. Zmykam do domu. Ej tam, nie ruszać się! Aha, bo on tutaj robi... Robina potrzebuje, no i... Nie cnoto! Nie wstyd ci wspierać zdrajcy? Żegnaj! No tak już jest, gdy dokona się złego wyboru. Nie rusza się! No widz... Dobra, następny. Zabrakło. No, zdjęło tą obronę za wcześnie. Dobra. Udało się, nawet szybko. Ryszard bardziej tego potrzebuje. Ale frajda! O, tak, już możesz tutaj przyjść. Tak, chodź, grubasie jeden. Ale co on robi? Kto się o nas dowiedział? No nie mówcie, że on... Męcząca sprawa. Nie no, nie wiem. Dobra, mniejsza. Nareszcie coś się dzieje. Zobaczymy się później. Tfu, dobra. Mam już dość. Od króla Ryszarda. Nie, jeszcze ci pokażę. Dobra, weźmy go. To boli, to boli, to boli, to boli. No tak, teraz chce mi się jechać. Maleńcy żołnierze no. Się zbliżą. A masz! Może zaraz kończynkę stracić. To boli! Na jednym. Dopadnę cię! No i stracił. Nie byłem jeszcze u spowiedzi. Jeszcze ci pokażę, zobaczysz. Że się zbliżą. Stać! Bandyta! A ja nie zapisałem. Dobra, jeszcze raz. Nie, zapisałem raczej. Ale tutaj. Dobra, to się pozbędę jeszcze raz ich. Spaniale! Jak to zrobić? Uważasz się z nim walczyć? Zmykam do domu! Nie wznoszcie się! Widziała to twoja matka. Spoczywaj w spokoju. Spoczywaj w spokoju. Ważysz się ze mną walczyć? Dobra, tutaj tak teraz spokojnie. Dobra, dajesz to radę, ale ktoś nas tu chyba zauważył teraz. Ale mniejsz. Ale frajda! Zapiszmy co oczywiście. Tutaj on chyba... No właśnie. Słodyczy! Naprawdę nie ma dla mnie nic do roboty. To jest taki fajny gościu. Mówię ci, życie jest naprawdę smutne. Książę Jan przegrał bitwę, a mój syn jest w jego armii. Nikt nie może temu zaradzić, nawet ty. Robin... Nie z Loxley. Cóż, nie mogę ci niczego obiecać, ale postaram się go przekonać, by wpuścił cię do zamku. No i tutaj jest ten gość i mamy załatwione, nie będziemy go atakować, on będzie uciekał jak coś tam zobaczy. Braciszku. O, o! Braciszku, uciekaj. Albo raczej zostań. Uciekaj, dobra, uciekaj. Ale zmykam do domu. O nie. Patrz, on się nie rusza. Nareszcie coś dobra. Się dzieje. Musimy to przeczekać.
bo nie chcę tutaj walczyć. Może to ja teraz pauzuję i zobaczymy się później. No dobra, witam z powrotem. Stwierdziłem, że jednak zostawię teraz tutaj, powrócę do was i będę nagrywał dalej. Popatrzmy sobie, jak tutaj chaos się dzieje. Dobra, wyjdźmy z tego ukrycia na wyżej, jak jeden tutaj tego zabijemy i tak dalej. Nie żyje, on nie żyje. Teraz pozbieramy sobie kończynki, które straciliśmy, bo się przydadzą nam. Dobrze, w tej misji jest dużo kończynek. Przydadzą się nam. Tutaj też jest jakaś kończynka. Raczej powiem, nie pójdziemy. Co łaska, moi drodzy panowie, co łaska! Tamtędy, jak czekam mówię, tamtędy! Dobra, uciekamy tutaj. Nareszcie coś się dzieje! To jest dobre miejsce na... albo tutaj nawet. I co potem? Stój! A teraz robimy coś takiego. I mają wszystko. Wszystko tamtędy, odkryte. Tamtędy, panie! Kim jesteś? O to chodzi, o to chodzi! No i tutaj właśnie kim jesteś i jak mamy Stadleya, to można, mogą się też tak popytać i będzie źle. Dobra, ukryjcie się w razie czego jakby na dolny próg poszli. No teraz będziemy się musieli jakoś tu przebić moim Johnem na lewie. Gotowości. Jimmy, proszę! Co łasko? No raczej nie jest dobrze. Znowu w życiu mi nie wyszło. Jesteśmy duchownymi, możemy iść. Ktoś ty? No zauważyli, jeszcze no dobra. Zobaczysz. Jak chcą się bić, to niech się biją. Zamykam do domu. Wow. Widziałem cię. Ludzie, patrz, panie, nad jego duszą. Czekamy. Co za życie! Niech maleńcy żołnierze się zbliżą. Gdzie uciekasz? Chodź tutaj. No. Patrz, panie, nad jego. Można ich związać. Zbudź się! Jeszcze ci pokażę, żołnierze się zbliżą. Do boju! To boli! Oberwiesz! To boli! No raczej ty oberwiesz, zaraz w czachę dostaniesz, żebyś płakał. Wyspowiadałeś się, synu. Do boju! Wow. A masz! No nie dobrze. To boli! Patrz, dobra, uciekamy. Zjemy sobie. Można się mięsem leczyć. To dobrze. Od razu weźmy to, zwiążmy, żeby nie było. Musimy się dostać tu, gdzie Marion, czyli tu, w te miejsce. Co? Jeszcze ci pokażę, zobacz. Znowu ty. Aj. To boli, to boli! To jest trochę wkurzające, jak oni tak powoli pociągają tą broń. Straż! To boli! Patrz, panie, nad jego duszą. Co? Zjedz mięso. Dobra, i uciekamy teraz. Straże do mnie! Pomocy! Pomóżcie mi! Kiedy obiad? Fajnie by było, jakbyśmy się dostali na ten dolny próg, albo oni weszli do Marion. Byłoby to naprawdę super. Teraz tu lecą i teraz się rozproszą, będzie okazja. Rozejrzeć się! Już! Dobra, poszli do góry. Idziemy. Naszą starą ekipą, oczywiście zapis. I lecimy. Widziałem cię! Mów, kim jesteś! Oj! Alarm! Jeszcze zobaczysz! Nie, dobrze, się bardzo już teraz. W ostatniej chwili tutaj przyszli. Indy, jak prawie? Indy. Wow, chyba idą. Dobra, tu może jeszcze nie idziemy. Jak mówię, tamtędy. Ruch wart wysiłku. Oni chyba wracają mówić, że nic się nie stało, albo coś takiego. Cóż, no i teraz tak... O, to chodzi. O, są tutaj, dobra. Panie. Tam nic nie ma, panie. No i lipa się stała. Jak my to zrobimy, żeby ich... Przynajmniej Mario, żeby doszła. Gruba z nich tu zostanie lepiej. Jeszcze. Szybko.
uciekliśmy. Jest fajnie. On się nie rusza. To tylko zadrapanie. Dobrze, jest zapis. Jest tak jak chciałem. Jeszcze zobaczy. Chodź malutki. Mały John jak jest zrobiony to. Dobrze. Oj, oj, oj. Nie tak miało być. Wybacz, mały. Nagrywam w środę, tak wieczorkiem. Znaczy w piątek, co ja mówię, środa. Wow. W piątek, tak wieczorkiem, jest teraz około 20. I co potem? No. I rzucę to w sobotę. Zdech. Cały dzień wyżej leżałem. Wybacz, łóżku, mały. Spać mi się chciało i mi głowa bolała, bo jestem jeszcze trzech. Nie, tak. Dobra, stój. Wow. Było blisko. Willa mamy, możemy dobijać. Może przejmiemy ten środką, tą centralną część. A może nie. Zobaczymy. Fajnie by było, jakbyśmy dzisiaj przejęli w tym odcinku. To tylko zadrapanie. Fajnie by było, jakbyśmy nawet zakończyli tą serię dzisiaj. Wow. W tym rzecz. On się nie rusza. Dobra, Will teraz poleci. Co? No. Chodź, pomacam cię moim cepikiem. Żegnaj. Chodź, pomacam cię moim cepikiem. Patrz, on się nie rusza. Opanuje się. Zadowolony? Dobra, może nie będziemy szli po tą kolejczynkę, już nie będziemy robić tych zadań żaden pobocznych. Już wykonajmy wszystko i teraz pójdźmy. Krew, flaki i pogruchotane kości. Dobra, jeszcze. Co on wyprawia? Tu. 15 minut już. Chodź, pomacam cię moim cepikiem. Mówiłem, nie ruszaj się. Jestem zmęczony, dzisiaj nie mam sił, byłem na jednej lekcji. No, w piątek, to będzie sobota, będę przesłał ten filmik w sobotę. Patrz, on się nie rusza. Jest późno i spać mi się chce i nagram ten filmik, ostatnią część dzisiaj. Niech będzie sobie ten nawet godzinę trwał, ale i tak nagram do końca już. Już niech będzie, to będzie ostatni odcinek. End. The ktoś end. Ty? Chodź, pomacam cię moim cepikiem. Jeszcze zobaczysz. O! Tego to szybko nie zobaczymy. Ładnie im rypnął. Fajnie, fajnie. Podoba mi się to. Dobra, idziemy. Zapiszmy. I mały John wkracza do akcji. Lubię go. Pomocy! Pomóżcie mi! Proszę! No, chodź malutki. Ho! Fajnie im rypnął, ale tą kończynkę oczywiście zabieram. Mów kim jestem! Do ataku! No, chodź malutki. Cała skamba idzie za tobie. Cała. Ej, nie budzi, chłopie. Ktoś jest ty? Tam kto? No, chodź malutki. Zabiłeś tutaj jednego, nieładnie. Ten morderco. Ten maluch jest całkiem dzielny. Dobra. Fajnie by było, jakbym sobie ulepszył trochę komputer, bo chciałbym nagrywać Far Cry'a trójkę. To jest naprawdę epicka gra. A ja lubię też takie gry strzelanki typu. Właśnie takiego jak Far Cry. I proszę. Fajnie by było. Flaki i pogruchotane kości. Dziecinna igraszka. No, chodź malutki. Wow. Dobra, rypnięta. Ja nie tylko gram w takie właśnie strategie, jak typu Robin Hood, bo to jest taka niby strategia mała. Wow. Czemu wy tu stoicie? Broń się. Żaden z... Jeszcze ci pokażę. Do boju! Chodź! Niech cię serpy pożrą. Dobra, mały John. Nie, bierzemy go jeszcze. Ej, zaczekaj mięca! Co? Mów kim jesteś? Jeszcze ci pokażę, zobaczysz! Dowoli! Śpi spokojnie. Mały John jest jednak lepszy. To nie wystarczy, by pokonać Robin Hooda. Do ataku! Panie! Chodź, pomacam cię moim cepikiem! Ama! Co? Mówiłem, nie ruszaj się! Nic wam nie jest! On jest zbyt silny! No, chodź malutki! Nie! Jaki zbyt silny, co ty mówisz? Przepraszam, że się tak nie odzywam.
Jeszcze zobaczcie. Jestem skupiony. Słodkich snów. Chodź! No to chodź! Śpij spokojnie. Co łaska, moi drodzy panowie, co łaska! Nie! No, chodź, malutko. Śpij spokojnie. W ogóle fajna sytuacja wyszła. Kumple się dowiedzieli, że nagrywam. Oczywiście pozdrawiam was wszystkich. Bardzo serdecznie. Nie! Pewnie wam się nie będą podobać moje odcinki, ale... Ja w tym nie gustuję. Wasze, wasze zdanie. Tak, przydałoby się odblokować to wejście. Mam już dość. A w zamku jest jeszcze więcej ludzi. Ale on nie żyje. Alarm! Dobra, uciekamy. Może schowamy się u Marion. Kiedy zechcesz. A brat, znaczy ten. Czekam na zadania. Tak, wykona swój obrót. I Will. Kiedy zechcesz. Will będzie teraz tutaj naszą kluczową postacią. Miło z twojej strony, ale radziłem sobie. Will i Robin. Panie! 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 Wrogowie! Zapisz. Wrogowie atakują. Ja i mój cep stoimy w gotowości. No i? Dobra, może najpierw Robin skoczy. Teraz Will. Dobra. Co tutaj? I taki może nasz kochany Willu. Lecimy. Podusisz tutaj ludzi. Widziałem cię! Żegnaj! Tam, ludzie! To oni! Patrzcie! Żegnaj! Boisz się, co? Wow, ale... Dawał nic, strzał. Boisz się, co? Ups! Wiecie, co dobrze zapisałeś. No to było głupie. Proszę. No jak mówiłem, pozdrawiam was bardzo serdecznie, koledzy moi z klasy. Wy pewnie nie lubicie takich gier, ale mnie to nie interesuje. Nagrywam, bo lubię. Co teraz? Aha, mieliśmy tutaj tych łuczników. Widziałem cię! Szybciutko. Au! Au! Mów, kim jesteś! Żegnaj! Do ataku! Stań do walki, tchórzo! Żegnaj! No nie, i łucznik ani jeszcze tutaj. Ruchu. I kłusznik jeszcze, stań gdzie do ten walki, kłusznik? Tchórzo. Tchórzo. Aj! Lipa. Następny! Fajnie by było się teraz pozbyć tych łuczników wszystkich, ale raczej chyba tego nie zrobię. Dobra, to może weźmy tylko Robinem i wskoczmy na to. Tu się zajmiemy, dobra. Dwie strzałki. No, rytnij go jeszcze raz. Widziałem cię. Żegnaj. Żegnaj. Jak on nas nie może trafić, jak my nie, znaczy go nie możemy sięgnąć, to on tym bardziej nas nie trafi. Bardziej przydałoby się głos tu zostawić. Dobra, zapiszmy, bo raczej nam dobrze wyszło. O! Ale on biegnie. Dobra, może spróbujmy. Nic wam nie jest. Czy on śpi? Co to było? Została nam chyba jedna strzała, no niedobrze. Mów, kim jesteś! Ruch wart wysiłku. Nie ruszaj się. Broń się. Kto nas strzela? Ani ruchu. Mów, kim jesteś. Boisz się, co? A tu jest łucznik. No nie zauważyłem go, no trudno. Opanuje się. Zadowolony. Nie dostaniesz mnie. Weźmy o tego łucznika. Dawaj go. Chodź, pomacam cię moim cepikiem. Nie dostaniesz mnie. Żegnaj. Oj. Aha, bo ty stoisz na tym podejściu. Chodź, pomacam cię moim cepikiem. No, chodź malutki. Jestem dla ciebie zbyt silny. Czym się tu denerwować? Niech cię sępy pożre. Zwycięstwo! Musimy jak najszybciej teraz Marion.
Chodź, malutki. Szybko, szybko. Dobra, bez ciebie tak. Ja i mój cep stoimy w gotowości. Możecie się schować tutaj, a twój cep nam tu pomoże. Ja i mój cep stoimy w gotowości. Broń się! Zasmakuj tego! Przecież się obronił. Dobra, jedna kończynka. Chodź, pomacam cię moim cepikiem! Do ataku! No, co jest? Zasmakuj tego! Pomacam cię moim cepikiem! Opanuję się. Zadowolony? Strzelimy go prosto, może nie? Ja i mój cep dobra, stoimy dwa w razy pewnie będzie. Dobra, jest. Teraz szybko odpalmy sobie to. I chodźmy tutaj, małym Johnem. Szybko, 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 szybko. Mów, kim jesteś? No, chodź, malutki. Alarm! Słodkich snów. Dobra, wszyscy, szybko, szybko, szybko. Mów, kim jesteś? Nareszcie coś się dzieje. Szybko, szybko. I zaraz kończymy. Krew, tak, flaki niedługo. I pogruchotane kości. Jeszcze dobra. Zobaczysz. Mam ojej, już jeszcze ten. Miło z twojej strony, ale radziłem sobie. Zdechniesz, czy co? Co to było? No. Nie chcę stracić w takim miejscu kończynki, no. Ojejku, szybko. Co on takiego wyrabia? Nie żyje, on nie żyje. Dzieci nie. Stój, bo strzelam. Kiedy obiad? Nie, 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 nie. Sprawdź tamto miejsce. Tu możesz miejscem się leczyć. Super. Nic wam nie jest. Na nogi. Broń się. Celowałem niżej. Stój, bo strzelam. Co za sprawa? Ale czego się boisz? Zaczekaj. W tym rzecz. No już, aj. Pośpieszmy się. Zaczyna mi dokuczać głód. No nie. I znowu w ale on mnie denerwuje, ten kusznik. Panie, tam, panie. No, chodź, zobaczysz. Tak. Uważasz się ze mną walczyć? Odwrót. O, ten maluch jest całkiem fajny. Taka gimnastyka może człowieka wykończyć. Kanalia. Broń się. Dobra, dzieci mam już dość. Panie, co jest, żołnierzu? O! Panie, panie, zwłoki! Nie. To tylko zadrapanie. Panie, straże do mnie! Szybko, czekam szybko. Na zadania. Wbijamy się do zamku. Rozejrzeć się! Już! Dobra, dobra, zapis. Załatwione. Wszyscy wbijamy. I proszę. Nikt nas nie widział, nikt nas nie słyszał. Zapis jest. Wbijamy się. Męcząca Książę Janie, zostaliście pokonani. W imieniu jego wysokości króla Ryszarda rozkazuję wam złożyć broń. Diabelskie nasienie! Banita! Nie tak szybko, zarozumiały młodziku. Mamy rachunki do wyrównania. Ty i ja, broń się i przygotuj na śmierć. No i zabijemy na śmierć, szeryfie. Dobrze powiedziane, szeryfie. Skończ z nim. Walka, ostateczna walka, Robin Hoodzie. Łapać go! Ja cię zaraz złapię. Się zrobić, sam każę cię z... Łód, zapłacisz za to. Każę cię za to powiesić. Długo nie pożyjesz. Łód szczęścia. Oj, stuwa, miał więcej jeszcze. Ty nie walczyłeś. Pokonałeś mnie. I taki jest kres świetlanej kariery szeryfa. Wasza porażka jest całkowita, mój książę. Przyznajcie sami. A więc przepadłem. Niech tak będzie, Robinie z Loxley. Jestem twoim więźniem. Bądź dumny ze swojego zwycięstwa. Mój brat może czuć się szczęśliwym, wiedząc, że ma tak wiernych poddanych jak ty. Ale uwierz mi, prędzej czy później Anglia będzie moja! No i zakończyliśmy misję, ostatnią misję, koniec Robin Hooda, teraz będzie filmik. Zwycięstwo, książę Jan pokonany, ale przed Robinem jeszcze wiele pracy. Ranulf, nowy regent królestwa, powierzył mu pieczę nad drogami w okolicy Sherwood, by złapać ostatnich buntowników
i doprowadzić do ich i doprowadzić ich przed oblicze sprawiedliwości. Oto trzej rycerze przebrani za pielgrzymów zmierzają do serca Sherwood. Teraz... Wkrótce będziemy u celu, panie. Miejmy się na baczności. W lesie może nie być bezpiecznie. Z pewnością nie dla każdego, zdrajco. Zdrajco? Czy potrafisz władać czymś innym niż tylko językiem, bandyto? Broń się, tchórzu. Dobre, co? Powstań, drogi Robinie. Wasza wysokość, jestem waszym sługą. Co to za strzała? Spełnienie nadziei, wasza wysokość. Nadziei, że powróci król. To jest zamek Nottingham, z tego co wiadomo. Raczej tak. Dobrze, jestem z powrotem. Przepraszam za cięcie, ale światło nie miałem. Nie wiem, czy nagrało tam to kiedyś, co wtedy mówiłem, ale chyba to usunąłem przed chwilą właśnie. I tak. Jesteśmy teraz w Sherwood. To taka niespodzianka. Za zebranie klejnotów wszystkich koronnych. 9, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedmiu. Siedmiu klejnotów korony, dobra. Mniejsza. 7 klejnotów koronnych za to, że zdobyliśmy. I taka imprezka niby. A ja teraz po tym zacznę gadać swoje głupoty. Pokaż, na temat tej gry. Tam już widziałem. Opamiętasz mnie? Straże do mnie! I oni chcieli, żebym się zaciągnął. Stary cap. Co oni teraz robią? Wspaniale! Tańczą sobie. Imprezka trwa. Tańczymy. Tylko gdzie wódka? Bez alkoholu nie ma zabawy. Pamiętajcie zawsze. Bez alkoholu nie ma zabawy. Co za zaszczyt. No i teraz się babki zbierają koło rycerza. I rycerz będzie pokazywał, jakie to ma wielki miecz. Jaką klatę i w ogóle. Różne rzeczy. Będzie się popisywał. O, a my możemy coś robić. Dobra, ja wam pokażę, tylko starleje możemy ruszać. Ja wam pokażę taki fajny rzecz. Oj, nie trafiłem. Można ich tutaj. Głośniki też można zakryć. Zobaczcie. Sprzęt. Oj, nie udało się. Nic już nie mam. Straciłeś, dobra. Mniejsza, no a teraz ja pogadam o tej grze w całej. Będzie mnie trochę zagłuszać. Tu pójdziemy, dobra. Macie tutaj, o, na rycerza. Dobra, i słuchajcie. Ogólnie to był zaszczyt dla mnie, że ja mogłem grać w tak wspaniałą grę. To była moja pierwsza gra taka poważniejsza, bo jak miałem 8 lat, to grałem na Pegasusie, a później dostałem ten komputer śmieszny i zacząłem grać w jakieś Scooby-Doo, w jakieś w ogóle, nie wiem, gry z książki z książek ze szkoły i takie tam. A później kolega mi porzucił taką fajną grę, jak miałem 8 lat właśnie. Porzucił mi taką fajną grę jak Robin Hood i naprawdę zagrałem się w nią, grałem wiele godzin, przy niej spędziłem, bo wtedy mały byłem i wiele rzeczy nie kumałem. I zagrałem się tak w tą grę, przecudownie mi się w nią grał. Jak przeszłem to, tak, ja po otworzeniu, ja chcę jeszcze jedną część, ale tu niestety nie ma, no tylko jedna część i
Właśnie zakończenie. Mogliby jakieś takie perypetie zrobić, że jak rządzimy jakimś na przykład miastem, jakąś swoją posiadłością króla Ryszarda i musimy zarządzać taką ekonomiczną, coś takiego jak Anno, jak graliście to wiecie, pozdro dla tych co grali w Anno. No i akurat ta gra mi się tak spodobała, że nie musiało być to na pierwszy let's play, pierwszą serię w ogóle, ta gra to przechodzi wszelkie pojęcia. Oczywiście to nie jest jedna z moich ulubionych gier, taka najulubieńsza gra, którą bardzo lubię i w ogóle najulubieńszą grą będę robił teraz. To będzie moja najgra, która była trzecią strategią albo drugą, też będzie strategiczna, ale nie tylko, będę robił dwie serie, nie tylko strategii i tego. Nie tylko strategiczną, ale też taka zręcznościówka, przygodówka, zobaczycie zresztą. A teraz stąd wychodzimy i mam nadzieję, że nie będzie żadnego głupiego... głupiej awarii światła. Dobra, wychodzimy stąd i zobaczmy statystyki. Statystyki. Poziom trudności, trudny, pieniędzy mamy tutaj. Ogólnie wynik, tu cały utracone życie, no... Mówiłem w którymś tam z odcinku, że najwięcej miałem 82, coś takiego. A to jest 72, no nie jest to... zły wynik, ani też dobry, no jest taki średni. Bo ostatnia misja nam dużo zrobiliśmy, ale nie chciałem tutaj przedłużać. 100% gry graliśmy w grę 37 minut i... 37 godzin i 48 minut, to prawie 2 dni graliśmy w tą grę, tak jakby takie 2 dni, ale to ja grałem w tę grę po 20 minut, po 41 odcinek tam czy 2 były. No, ogólnie seria... miała wiele takich faili, nie faili, było wiele takich sytuacji śmiesznych, jak na przykład, który to był odcinek przytoczyć, nawet odcinek drugi, gdzie naprawdę faili było dużo, albo taki odcinek z Nottingham, turniej łucznictwa. Ogólnie Nottingham był dla mnie najgorszą lokacją w tej serii, bo tam było najwięcej faili z tego co pamiętam, ale ogólnie seria mi się naprawdę podobała i mam nadzieję, że ta druga seria i trzecia, którą będę teraz robił, czyli seria ze strategii, to będzie druga seria i seria trzecia to będzie taka zręcznościówka, przygodówka. Zresztą zobaczcie, i obydwie gry będą mieli takie po 5 odcinków, znaczy 5 odcinków, 5 części tych gier, ale oczywiście jedna gra to nie jest na przykład 5 misji i tak dalej, tylko to jest dużo więcej misji, po prostu jedna taka saga się skompletowała z tych gierek i w ogóle jedna gra jest na podstawie filmu, książki, to już mogę was wprowadzić, ta właśnie zręcznościówka, przygodówka taka to jest na podstawie filmu i książki. A więc tymczasem ja się z wami żegnam, to był właśnie koniec serii Robin Hooda, ostatnie właśnie menu główne, ostatnie przeżycia z Robin Hooda, moje takie właśnie powiedzenia, ostatnie menu główne, a teraz ja się z wami żegnam. Ustawię kursor na wyjście. Trzymajcie się. Cześć.